Cześć, witaj serdecznie, z tej strony Darek Zenlinado, a dziś chciałbym opowiedzieć Ci o kilku kwestiach, które moim zdaniem są bardzo ważne, gdy wyjeżdżasz na wakacje za granicę. Powszechnie uznaje się, że angielski jest językiem międzynarodowym i pewnie właśnie dlatego się go uczysz. Być może właśnie zacząłeś, czy właśnie zaczęłaś naukę angielskiego i myślisz sobie, fajnie by było gdzieś na wakacjach, gdy już tam pojadę, umieć się choć trochę dogadać, żeby znać podstawowe rzeczy. Dlatego postanowiłem zrobić taki, można powiedzieć, weekendowy kurs języka angielskiego dla wyjeżdżających na wakacje. Znalazłem tam, moim zdaniem, takie kwestie, mówię kwestie, bo to nie będą tylko zwroty, a także pewnego rodzaju triki, takie lifehacki, które są kluczowe i które pozwolą Ci przetrwać w środowisku anglojęzycznym albo w środowisku, w którym ludzie rozmawiają po angielsku. I tutaj jeszcze bardzo ważna informacja. Podam Ci kilka fraz, kilka takich słówek, ale gdybym chciał rozciągnąć to wideo, mogłoby się okazać, że jest ono bardzo duże, bo przygotowałem tak naprawdę ponad 50 tych fraz i słówek. Dlatego postanowiłem to podzielić w taki sposób, że połowa będzie na YouTubie, natomiast całość będzie w moim kursie Enlinado. Jeśli chcesz, serdecznie Cię do niego zapraszam. Poniżej możesz znaleźć opis na ten temat. Oczywiście Enlinado to jest jedna z moich propozycji. Możesz skorzystać z tych porad, które dla Ciebie przygotuję. Możesz te wszystkie zwroty, słówka znaleźć w internecie. Natomiast plusem jest to, że ja staram się tłumaczyć, dlaczego tak jest, dlaczego to słówko i ten zwrot wygląda tak, a nie inaczej. Myślę, że jest to pewnego rodzaju wartość dodana, dlatego serdecznie Cię zapraszam. A teraz nie przedłużając, zacznijmy od pierwszego lifehacka, pierwszego tipu, który musisz koniecznie wdrożyć. Zapewne masz jakiś telefon. Prawdopodobnie jest to smartfon, a jeśli jest to smartfon, to możesz zainstalować na nim aplikację Google Translate. Prawdopodobnie osoby, które mają telefon z Androidem, już mają tę aplikację. I tam jest taka funkcja, aby pobrać sobie dany język w wersji offline, czyli w takiej, do której nie będzie Ci potrzebny internet. Jadąc za granicę, nie wszędzie będziesz mieć zasięg. W niektórych miejscach ten internet może być bardzo drogi. Dlatego bez zbędnego, mówiąc kolokwialnie, kombinowania, można mieć to wszystko w telefonie. I to pomoże Ci o tyle, że gdy wpiszesz sobie jakieś krótkie zdania, zwroty, frazy i pytania itd., to automatycznie zostanie to przetłumaczone na język angielski i na odwrót. A w wielu sytuacjach jest to naprawdę bardzo przydatne, bo podam Ci historię z mojego życia, kiedy to byliśmy we Włoszech w zeszłym roku i okazało się, że w hotelu, w którym jesteśmy, nasz pokój po prostu cieknie, kapie z sufitu. Zatem poszedłem na recepcję, okazało się, że na recepcji słabo radzą sobie z językiem angielskim, pomimo tego, że próbowałem się z nimi dogadać. No, tak się składało, że te osoby nie znały języka angielskiego. I co zrobiła recepcjonistka? No, nie można jej odmówić pomysłowości, bo po prostu wyjęła smartfon, poprosiła, żebym napisał, o co chodzi, ona odpisała po włosku, to zostało przetłumaczone i jakoś żeśmy się dogadali. Dlatego pamiętaj, że pomysłowość to jest coś, czego nikt Ci nie zabierze i dzięki temu możesz dogadać się w każdej sytuacji, często na migi, często coś wytłumaczyć obrazowo, narysować i tak dalej. Druga rzecz, pewnego rodzaju alternatywa dla osób, które z różnych przyczyn nie korzystają ze smartfona, być może nie są za pan brat z elektroniką, a chodzi o karteczki z tłumaczeniami. Z całą pewnością masz internet, korzystasz z internetu, bo inaczej nie udałoby Ci się oglądać tego filmiku. Przygotuj się. Jadąc do tego kraju, do kraju obcojęzycznego, możesz przygotować sobie listę słówek, najpopularniejszych zwrotów, które będą przydatne Ci w wielu sytuacjach, czy to na zakupach, na ulicy, pytanie o drogę, kwestie związane z kierunkami, prawo, lewo, pytania o najpopularniejsze rzeczy, takie gdzie jest bankomat, gdzie jest bank, gdzie jest poczta, ile to kosztuje i tak dalej, i tak dalej. To nie zajmie Ci zbyt dużo czasu, bo to tak naprawdę kwestia być może godziny, dwóch, ale będziesz mieć pewność, że praktycznie w każdej sytuacji możesz sobie wyjąć tę garść karteczek i skorzystać z ich pomocy. Możesz tam zrobić tłumaczenia zarówno w języku angielskim, jak i w języku kraju, do którego się wybierasz. Trzecia rzecz to taka porada, a właściwie uświadomienie Ci, że znasz więcej słówek niż możesz sobie wyobrażać. Nie ma w Polsce osoby, która by nie znała przynajmniej kilkuset słówek w języku angielskim. Szacuje się, że jest to około 700 słówek, czyli prawdopodobnie, nawet jeśli zaczynasz naukę od dziś, to prawdopodobnie umiesz około 700 słówek. Przykład, hotel po angielsku to hotel. Taxi, bank, park, supermarket, plan i wiele, wiele innych. Dodatkowo są też słówka, które brzmią bardzo podobnie do naszych, na przykład bagaż. Pisze się nieco inaczej, czyta się nieco inaczej, natomiast z całą pewnością jesteś w stanie zrozumieć, że chodzi o bagaż. Dodatkowo warto znać też tego lifehacka, o którym wspominałem wcześniej w moich nagraniach, a mianowicie bardzo wiele słówek, można powiedzieć zdecydowana większość, z końcówką cia można łatwo wymienić na angielskie tion. Czyli na przykład recepcja, reception, informacja, information, sytuacja, situation i tak dalej, i tak dalej. Warto o tym pamiętać, ponieważ w sytuacji, kiedy musisz rozmawiać po angielsku, być może nie znasz gramatyki,
Być może nie wiesz, jak zbudować poprawnie zdanie, ale przyjdzie ci do głowy akurat słówko recepcja, będziesz pamiętać słówko where, czyli gdzie, i nawet jeśli powiesz where reception, to prawdopodobnie każdy zrozumie cię, że chodzi o to, gdzie jest recepcja. Tak więc pamiętaj o tym, nie bój się rozmawiać, próbuj to robić tak często jak możesz i wtedy twój angielski ze zdania na zdanie, ze słówka na słówko będzie coraz lepszy. A teraz kilka zwrotów, takich, których musisz się nauczyć, które są po prostu twoim must have przed wyjazdem za granicę. Pierwsze, które nie jest do końca prawdą, bo jak przed chwilą ustaliliśmy, umiesz już przynajmniej 700 słówek z angielskiego, to jest I don't speak English. Zaczepiony gdzieś, czy zaczepiona gdzieś na ulicy przez obcokrajowca, możesz powiedzieć I'm sorry, I don't speak English. Ale możesz do tego dodać, że będziesz rozmawiać z użyciem Google Translate, czyli Excuse me, I don't speak English, I will use Google Translate. Jeszcze raz. I don't speak English, I will use Google Translate. I teraz tłumaczenie. I, czyli ja, don't speak English, oznacza, że do not, czyli jakby dosłownie chcieć to przetłumaczyć, nie robię rozmawiania po angielsku. Nie zastanawiaj się, dlaczego tak jest, nie mów, że to jest głupie, to jest po prostu składnia, którą kiedyś, być może niebawem, jeśli tylko się do tego przyłożysz, zrozumiesz i wtedy wszystko okaże się jasne. Czyli I don't speak English oznacza ja nie robię czegoś, nie robię rozmowy po angielsku. To samo możesz powiedzieć na przykład o I don't like, czyli nie lubię. I don't like you. Mam nadzieję, że akurat mnie lubisz. Ale gdy jesteś na przykład wegetarianinem, możesz powiedzieć I don't like meat. Co będzie jednoznaczne z tym, że nie jadasz mięsa. Natomiast następna rzecz, I will use Google Translate. Co oznacza, że I will, to jest takie, możesz sobie przetłumaczyć w głowie, że I will, czyli w przyszłości mam taką wolę, will, wolę, taki plan, use, czyli używać, podobne, use, używać Google Translate. Możesz też powiedzieć I will use my phone, czyli użyję mojego telefonu, ale możesz też na coś wskazać, na przykład I will use this. I will use Google Translate. I wtedy użyjesz swojego Google Translate z pobraną wersją offline, czyli z taką, której możesz używać w dowolnym miejscu na świecie bez internetu. Kolejna ważna rzecz to pytanie o miejsca, bo będąc w nowym mieście, w nowym państwie, często nie wiemy, gdzie znajdują się różne miejsca i tutaj znów z pomocą mógłby przyjść nam telefon, smartfon, ale nie każdy go używa. Możesz nie mieć zasięgu, te miejsca mogą być słabo oznaczone, dlatego na wszelki wypadek warto po prostu o tym wiedzieć. I tu posłuży nam taka konstrukcja zdaniowa z użyciem where is, czyli gdzie jest. Możemy się zapytać bezpośrednio where is the nearest bank, czyli gdzie jest najbliższy bank. Może to być też na przykład hotel, może to być shop, ale może też to być ATM, czyli bankomat. Pamiętaj, nie ma czegoś takiego jak bankmate, tylko jest ATM, łatwe zapamiętać ATM. Czyli gdzie jest najbliższy bankomat, bo potrzebujemy wypłacić pieniądze? Where is the nearest ATM? Bardzo proste do zapamiętania. Kolejna rzecz to dość poważna sprawa. Oczywiście nie życzę ci takiej sytuacji, ale pomimo tego, że mamy dostęp do całej tej elektroniki, do dobrej informacji, to nam zdarzyła się taka sytuacja 2 lata temu w Grecji, że pojechaliśmy na rowery. Okazało się, że nie mieliśmy zasięgu, bateria już miała za chwilą padać. I będąc relatywnie blisko od hotelu, bo jakieś 10-15 km, okazało się, że trochę żeśmy się pogubili. Wtedy możesz zapytać, czy ktoś rozmawia po angielsku, do you speak English, na ulicy, i możesz zapytać go o to, gdzie jest twój hotel, bo już wiesz, jak zapytać, gdzie jest, where is, i na przykład tutaj nazwa hotelu, powiedzmy, wymyślam teraz Arizona Hotel, bo pewnie jest mnóstwo hoteli Arizona. Być może ta osoba będzie cię w stanie pokierować, możesz też zapytać o to where is i na przykład nazwa tej miejscowości, czy regionu, miasta i tak dalej. Nawet jeśli nie znasz angielskiego i ta osoba słabo zna angielski, to po prostu pokaże ci, że tam o prosto, później w prawo, już będziesz nieco bliżej swojego celu. I gdy się zgubisz tak naprawdę, zawsze możesz spróbować podejść do kogoś, czy to do funkcjonariusza zaufania publicznego, na przykład do policjanta, i powiedzieć I am lost, czyli zagubiłem się, I'm searching for my hotel. I to I'm searching to też jest bardzo przydatne, bo to oznacza nie mniej, nie więcej, tylko szukam. I am searching for my hotel, czyli szukam mojego hotelu. Tutaj też możesz podać nazwę. Lost to jest też przydatne słówko, bo może oznaczać, że coś zostało zgubione.
Na przykład I have lost my phone. Może powiedzieć I have lost albo I've, takie jakby taki skrót. Obcokrajowcy często to stosują, czyli I've albo I have. I've lost my passport. I've lost my phone. Tak więc jeszcze raz, nie zakładamy, że gdzieś się będziemy gubić lub że coś nam zginie. Natomiast jak wiadomo, przezorny zawsze ubezpieczony. Kolejna rzecz to pytanie o cenę, bo to z całą pewnością nam się przyda. Często do miejsc, w której jeździmy na wakacje, można znaleźć wiele takich kramów, różnych targów. Tak więc tego zwrotu też z całą pewnością warto się nauczyć, a chodzi o how much is. Co dosłownie oznacza jak wiele, jak dużo jest. Jednak zadając takie pytanie, tak naprawdę zadajesz pytanie, ile to kosztuje. Czyli how much is it? Ile to kosztuje? How much is a bottle? Czyli butelka. Ile kosztuje butelka? Of water. Wody. W taki sposób możesz zapytać o wszystko. Czy jeśli nie znasz danego słówka na określenie tego przedmiotu czy potrawy, możesz po prostu wskazać how much is this. A jeśli chcesz poznać więcej tych zwrotów, mówiąc więcej, jest ich ponad 50, tak jak wspomniałem na początku. Będą to takie najpopularniejsze zwroty, kwintesencja po prostu wakacji, wyjazdów wakacyjnych, od powitań, przez pytania ludzi o różne rzeczy na ulicy, pytanie o internet, o to jak się połączyć z Wi-Fi, bo to też bardzo przydatna rzecz, o to co zrobić w sytuacji, gdy na przykład jedziemy na wakacje samochodem i ten nam się popsuł, no niestety tak też może być, o to jak wynająć rower, o to jak zapytać o toaletę w miejscu publicznym, bo to też przecież ważna i istotna sprawa, jesteśmy w środku miasta i sami wiecie. No, trzeba znaleźć jakieś odpowiednie miejsce. Aż po kwestie takie jak pytanie w restauracji, na przykład o potrawy, o zamawianie konkretnych potraw, żebyśmy nie wskazali, a może to? I okazuje się, że przychodzi nam coś kompletnie dziwnego i nie wiemy nawet jak się za to zabrać. Poza tym różne sytuacje związane z telefonem, bo to przecież on jest naszym takim przewodnikiem, takim naszym kluczem, dlatego warto, żeby mieć go zawsze w dobrej kondycji. Pytania o to, jak go naładować, gdzie go doładować, co zrobić w sytuacji, gdy nam się rozładuje, gdy zostanie ukradziony i tak dalej, i tak dalej. Dlatego zapraszam Cię serdecznie, w opisie możesz znaleźć więcej informacji na ten temat. Jeśli masz jakieś konkretne pytania, to zapraszam Cię oczywiście do komentowania. No i jeśli podobał Ci się ten odcinek, jeśli moje porady, te lifehacki, takie tipy wydają Ci się przydatne, niezależnie od tego na jakim poziomie angielskiego jesteś, to będzie mi miła łapka w górę, a jeśli chcesz zostać ze mną jeszcze dłużej, uczyć się angielskiego cały czas, poprawiać swoją zdolność do rozmawiania w tym języku, do komunikowania się, zostań ze mną jak najdłużej, bo jeszcze nie raz Cię zaskoczę z moimi poradami, trikami i tipami. Dlatego pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia już niebawem.